Budzimy się wtuleni w południe lata, na końcu świata. Cześć kociaki, na koniec świata wybierać się nie trzeba, bo wszystko co najlepsze rośnie tuż pod naszymi stopami. Pierwszą taką rzeczą jest pokrzywa, która rośnie absolutnie wszędzie i każdy ją zna. Najprostsza rzecz, jaką możesz przyrządzić z pokrzywy, to jest herbatka. Po prostu zalewamy wrzątkiem i już macie super herbatkę. Możesz dodać cytrynkę, miód, imbir. Jeżeli po wypiciu tej magicznej herbatki poczułeś w sobie moc i chęć, by zrobić dla swojego zdrowia coś więcej niż tylko herbatka, to zachęcam do sałatki z pokrzywą. Pokrzywę możecie jeszcze zasuszyć na zimę, możecie robić świetne płukanki na włosy, możecie dodawać do zielonych koktajli i mnóstwo innych rzeczy. Przechodzimy dalej. No i druga gwiazda łąki, gwiazda, bo taka żółciutka, widać ją z daleka, każdy z Was ją zna, mija codziennie, ale nie wiem, czy każdy próbował. Nastał ten czas. To jest mniszek lekarski, potocznie nazywany mleczem. Nazwa mniszek lekarski sama w sobie już wskazuje, że roślinka jest bardzo mocno lecznicza, głównie świetna, idealna dla osób, które mają problemy z woreczkiem żółciowym i z wątrobą na cały układ trawienny. Jeżeli przełamiecie łodygę, wycieka takie białe mleczko, stąd też nazwa mlecz. Ono jest z kolei świetne do smarowania na różne kurzajki, brodawki, tego typu sprawy. Sałatkę jeszcze można teraz zrobić na wiosnę najlepiej, bo te krzaczki takie nie do końca jeszcze rozwinięte. Chodzi o to, że największym problemem jest tutaj taka goryczka, jak zaczyna ktoś próbować listki. Jej można się pozbyć, zanurzając listki w wodzie, w osolonej wodzie, albo można wybrać krzaczek, na którym nie ma jeszcze kwiatów i te listki są małe i delikatne. A ja Wam życzę smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku. Yeah.